Siemano! Dzisiaj mamy dla Was odcinek nietypowy z story time, ale z takim poważnym dla nas tematem, o który bardzo dużo osób Was się pytało. No, generalnie będziemy opowiadać o tym, jak w pewnym momencie swojego życia niezdrowo chudliśmy i w ogóle o motywacji, o takich rzeczach, więc co, zapraszamy! No dobra, ale na samym początku chcemy Wam się zwierzyć z tego, że tak naprawdę ostatnio mamy spadek motywacji, jeśli chodzi o ćwiczenia, zdrowy styl życia, mamy bardzo dużo pracy, bardzo dużo. Ale to jest właśnie przez to, że ciągle, słuchajcie, pracujemy i jemy o nieregularnych porach, nie mamy czasu już sobie robić jedzenia, więc często jemy takie jedzenie kupowane. Nie są to ciągle jakieś fast foody, no ale to nawet jak jesz w restauracji, powiedzmy, zdrowe jedzenie, to nie wiesz, jak ta osoba to przyrządza. No, i po prostu ten spadek motywacji jest straszny. Ja jestem, mam papiery trenerki, zawodniczki i sportowca. Jestem cały czas sportowcem, jeśli chodzi o moje podejście do życia, o ambicje, o taką determinację, ale jednak no, zarzuciłam teraz sport, zarzuciłam ten zdrowy, mega zdrowy styl życia, skupiając się tylko na jedzeniu i treningu. No ale ostatnio na kanale Słodki Jady i Andziaksa odkryliśmy razem z Bartim taką aplikację, PumpUp się nazywa. I kurczę, wiecie co? Naprawdę mi ona dużo pomaga. Już w sumie tą aplikację idę ja. Ja mam ją jakoś ponad tydzień, półtora tygodnia. No ja też jakoś tak. No. Ale wiecie, bo ja przynajmniej tak mam, nie wiem jak ty, Aniela. Ja mam tak, że ja na przykład mam problem z automotywacją na zasadzie, że nie potrafię sobie narzucić, że na przykład dzisiaj będę jadł to. Nie wiem, będę ćwiczył te ćwiczenia. Ja lubię mieć coś narzucone z góry. I zaraz też jak będziemy rozmawiać w ogóle o tych naszych dietach, to właśnie wszystkie moje diety polegały na takich drakońskich zasadach, że masz jeść to, a nie masz jeść tego, bo na przykład Ada jest zupełnie inna. No tak, Barty nie toleruje półśrodków i on musi albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo je po prostu co popadnie, albo je mega zdrowo i na przykład dieta białkowa. Czyli Bart był na diecie białkowej i jadł tylko białko. Ale powiem Wam, że na przykład ta aplikacja mi trochę zaczęła tak motywować, bo tam jest dużo takich rzeczy, chociaż za mało moim zdaniem jest troszeczkę dla facetów, ale i tak jakby nawet te kobiece sylwetki umieśnione, bo to jest generalnie takie trochę jak Instagram, nie? Tak. Też jest taki przejrzysty jakby panel i możesz sobie scrollować i tam widzisz, tylko tam wszystkie rzeczy widzisz związane z jedzeniem, z ćwiczeniami, więc jak sobie jedziesz autobusem i przeglądasz, no to w pewnym momencie ci to jakoś wchodzi na psychikę. A powiem szczerze, to jest mega motywujące, bo ja nigdy nie miałam problemu z automotywacją. Zawsze wiedziałam, że muszę wstać o tej, iść na ten trening, jedzenie, ale teraz, jak już prowadzimy kilka kanałów na YouTube, każdy z nas, mamy oprócz tego kilka innych działalności poza internetem, to naprawdę powiem szczerze, że kurde, nie, po prostu mi się nie chce. I tutaj się przyznaję, mi się nie chce. Ja wolę iść nadrobić pracy niż, prawda, iść zrobić trening, bo wiem, że mogłabym gdzieś tam jeszcze wcisnąć trening. Kurde, nie spałabym, już wtedy jeszcze 2 godziny krócej bym spała, ale bym gdzieś wcisnęła i na tej aplikacji PumpUp ja... To mi daje mega motywację, bo mogę popatrzeć na osoby, które sobie radzą. I praca, i ten sport, i robienie tych posiłków fajnych, zdrowych, tego clean eating, czyli jedzenie tego czystego żarcia, bez tych jakichś zbędnych tłuszczów i obrzydliwych rzeczy. Tam w sumie też jest takie fajne, że można się motywować nawzajem, bo obserwujesz sobie ludzi, w ogóle zapraszamy bez obserwacji nas. Jaki ty masz... Ja mam Aniela Fittivendo. Aniela Fittivendo. A ja mam Barty Turson. Barty i Turson z dużej literii, tak razem napisane. No a ja razem Aniela Fittivendo. No, a ty Ada masz? Ada ma słodka Ada. Więc będziemy tam wrzucać zdjęcia i tak dalej. To jest taki właśnie fajny Instagram, ale tylko właśnie zdrowe jedzenie i ćwiczenia. I fajne, piękne sylwetki osób, które naprawdę są wkręcone w taki właśnie fit lifestyle. Super jeszcze w tej aplikacji jest to, że macie takiego robota, awatara, który pokazuje ćwiczenia. Ja jako trener mam obsesję na punkcie technicznie robienia dobrze ćwiczeń. Jako
były trener. Mam obsesję i naprawdę super, tam jest wszystko technicznie pokazane, ilość powtórzeń, czas, jaki trzeba wykonywać te ćwiczenia. Więc to jest mega. I nie musisz sama się skupiać na tym treningu, żeby wymyślać sobie te ćwiczenia. No ja też właśnie lubię treningi, jak są takie narzucone. Ja na przykład lubię z kimś ćwiczyć, na przykład z Anielem na kanale Fit Event, ale naprawdę ćwiczyłem z tymi twoimi ćwiczeniami. I ja na przykład nie lubię iść, nie wiem, na siłownię czy na basen i tak sobie po prostu ćwiczyć. Ja lubię tak bardziej wirtualnie ćwiczyć, dlatego lubię ćwiczyć z tym robotem z tej aplikacji. No, więc zachęcamy was do pobierania tej aplikacji i śledzenia tam naszych profili. Naszych profili na dole będą nazwy, jakbyście nie zapamiętali. No dobra, ale to już powiedzieliśmy o teraźniejszości, teraz powiemy o przeszłości. To może... No to ja szybko, bo dużo z was już zna po prostu moją historię, więc w pewnym momencie całe życie miałam do czynienia ze sportem. Oczywiście jak trenowałam zapasy, tam też było coś takiego jak zbijanie wagi, czyli przed zawodami musiałam na przykład w tydzień schudnąć 2 kilo, żeby zmieścić się w swojej kategorii wagowej, bo na przykład tam miałam większe szanse na zdobycie pierwszego miejsca. Super sport, determinacja, ambicja, niesamowitych nawyków uczył, ale ale w końcu stwierdziłam, że zapasy no nie, to bardziej dla facetów, to taki sport nie bardzo kobiecy i znalazłam bikini fitness, połączenie kobiecości i właśnie i siły. No i się wkręciłam w to, ale źle byłam poprowadzona do pierwszych moich zawodów, 10 kilo schudłam w miesiąc. No to było straszne, tak. Słuchajcie, Aniela przez cały czas w zasadzie tylko leżała. Leżałaś, chodziłaś na siłownię i od czasu do czasu zdjęcie, bo to były początki bloga. Tak. Nie, ja cały czas te zdjęcia robiłam, to mi się włączyła obsesja na mi chodzi bardziej wyglądu. Takie sesje, że też było ci trudno wyciągnąć na takie sesje. Bo nie miałam siły, bo jak wychodziłam gdziekolwiek, to było dla mnie tak wyczerpujące fizycznie. No słuchaj, schudniesz 10 kilo w miesiąc, po prostu to całą wodę z ciebie wysysa, nie masz energii, praktycznie kalorii nie dostarczasz w ogóle w ciągu dnia, no mega złe przygotowanie. Później dzięki trenerowi tam Mariusz Czerniewicz, on mnie poprowadził, wyciągnął z tego, nauczył tych zdrowszych nawyków, nauczył, że prawda, ogarnij się, żyłaś inaczej wcześniej, nie potrzebowałaś tak, tego właśnie sportu i tego wszystkiego widzicie, do życia. Z tymi trenerami takimi osobistymi jest tak, że zależy na kogo trafisz, a ty jak idziesz do tej osoby, to mu ufasz, no bo kurczę, ta osoba się super podobno zna i ufasz, jest to co ci mówi, ćwiczysz tak jak ci każe, a to może być złe. No. Dlatego na przykład też tej aplikacji jest fajne, bo to jest takie obiektywne, tak, moim zdaniem. Tak, nie jest, wiesz, trener, który bez niego to w ogóle, ja nie wiedziałam co ja mam robić bez niego, jak ćwiczyć, co jeść, prawda? Nie uzależnia ta aplikacja, tylko po prostu jest taka, no wiesz, chcesz to robisz, nie chcesz to nie robisz. A na przykład jeśli chodzi o mnie, to słuchajcie, u mnie trzecie, jeśli chodzi o wagę, to była taka sinusoida, bo ja w ogóle jak byłem młodym dzieckiem, byłem mega chudy, taki wiecie, typowy chudy dzieciak. I potem jak chodziłem do podstawówki, to mieszkałem naprzeciwko, znaczy mieszkałem, moja babcia mieszkała naprzeciwko podstawówki, więc ja jadłem w zasadzie 2 obiady dziennie, plus co 3 dni chodziliśmy, słuchajcie, na Maka, bo Mak był ulicę dalej, więc ja przez 4 lata byłem taki. I się przeprowadziłem. Co ja mam z tą przeprowadzką? I jak zacząłem chodzić do gimnazjum już nie przez babcię, no to ja byłem gruby. Ja słuchajcie, przy wzroście wtedy, no teraz mam 1,82 m, wtedy jak szedłem do pierwszej sali, nie miałem 20 cm mniej, no bo te chłopaki tak mniej więcej mają taką wysokość. I ja słuchajcie, wtedy ważyłem 90 kg. Przy wzroście 1,62 m, więc zobaczcie, jaką ja byłem grubą krową jesteś, ty teraz... Tęgi! Ale no słuchajcie, ja się na przykład nie boję tak oceniać, no... Okej, niektórzy są przy kości i im to pasuje, ale mi to nie pasuje, dla mnie to było złe, ja wtedy byłem zakompleksionym mega człowiekiem, na przykład nie pokażę wam teraz zdjęć z okresu, jak byłem mega tęgi, bo nie robiłem sobie tych zdjęć, bo kurczę, moje życie wyglądało tak, że chodziłem do szkoły, gdzie mnie nienawidzili ludzie, bo byłem gruby i potem wracałem do domu i grałem na komputerze, wchodziłem w wirtualny świat i tam w ogóle tworzyłem inną postać, bo grałem w taką grę MMO Parker. No i później, słuchajcie,
przyszedłem na wegetarianizm. Byłem przez 1,5 roku wegetarianinem i w zasadzie tam schudłem już parę kilo. Się bardzo zdrowo, fajnie czułem, aż w pewnym momencie nastąpiło u mnie obrzydzenie do jedzenia. Przez 1,5 roku ja miałem stwierdzone takie początkową fazę anoreksji. Przez pierwsze 1,5 roku ja w ogóle nic nie jadłem i to było naprawdę nic nie jedzenie. Raz na tydzień może zjadłem jakąś kanapkę, a wszystko co mama robiła, bo ja zawsze przychodziłem przed mamą, obiad zawsze czekał w lodówce do podgrzania. Ja do kosza wrzucałem kanapki też. Piłem całą kolę light. No ale później jakby z tego wyszedłem, dzięki mamie, która powiedziała, że albo będziesz żar, albo wypad z domu, tak mi powiedziała. Ja miałem wtedy 16 lat, była wkurzona mnie. No i potem znowu przyszedłem przez studia, a parę lat temu przyszedłem na dietę białkową, gdzie schudłem ponad 20 kilo w 1,5 roku, ale mi się to utrzymało bardzo długo, ale w zasadzie nadal mi się utrzymuje, bo nie powróciła mi ta figura, którą miałem kiedyś, taka... taka. Ale no ostatnio przez ten niezdrowy i szybki tryb życia znowu mi trochę wróciło, więc mam nadzieję, że może mi ta aplikacja pomoże. Też w ogóle myślę o cateringu dietetycznym. No, więc powracamy do żywych. No. Ja na pewno nie wkręcę się tak jak kiedyś, że tylko sport i jedzenie, bo uważam, że to też nie jest zdrowe podejście do życia. Czyli takie obsesyjne dbanie tylko o ciało i ambicja. I ambicja tylko do treningu, ale musi być też ambicja do robienia innych rzeczy. No. I też, ale ja jeszcze tylko jedną rzecz... Zaczynasz to rozumieć dopiero jak wychodzisz z tego akwarium bycia tylko w treningu i wiecie, prawda? Ja też na przykład w ogóle zauważyłem, że od kiedy przyszedłem na tą dietę i mi się mega podkręcił metabolizm, to ja zawsze chudnę na jesień, a najbardziej jestem gruby w lato, naprawdę. Ale wiecie, ja sobie to wytłumaczyłem. To jest przez to, że ja we wrześniu przeszedłem na tą dietę białkową i wtedy przez pierwsze 1,5 roku był taki spadek i ten organizm mi się wydaje, że... A najwięcej zacząłeś jeść dopiero po tej diecie białkowej, jak już mogłeś sobie po tej diecie. I mi tak naprawdę od paru lat mam tą... Jestem po tej diecie białkowej i zawsze w lato najbardziej tyję, a w jesień najbardziej chudnę. Naprawdę. No to już niedługo wrzesień, niedługo październik. I zawsze we wrześniu na mózg się już bierze, coś trzeba zacząć ze sobą robić. No! No i a w tym roku spróbuję z aplikacją i jeszcze może ten catering dietetyczny. No dobra, piszcie, czy wy macie jakieś historie, możecie opowiedzieć nawet w komentarzach swoje historie. Chętnie poczytamy, zobaczymy, czy wy mieliście jakieś problemy, macie problemy. No i ściągajcie sobie tą aplikację, ona pomoże wam. Dodawajcie nas. No dobra, to żegnamy się z wami i pa!